It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. Swoją drogą, jestem bardzo ciekawy, czy poziom przeciwników jest dla każdego gracza taki sam, czy on się zmienia też w zależności od decyzji. A tego gościa chyba nie znam. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend, Clarence? A, to mąż tego, Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God, so you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Dobra, zobaczmy go. Migrena. On ma jakiegoś świra, bo żeśmy rozmawiali z jego żoną, która wspomniała o tym, że on jakimiś zmrocznymi siłami planuje walczyć, więc pewnie z wampirami albo coś. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Środek na migrenę. I will see you later. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. Iris, nie podpowiadaj mi na razie, jak będę miał problem, to zapytam, bo tak to zabierasz mi całą przyjemność z szukania. Czasami ta przyjemność zamienia się w ból, jak tak to bywa z przyjemnościami, nie? I wtedy zawsze poproszę pomoc. But you're alive. You returned in one piece, and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. A propos ilości monitorów, bo widzę, że dyskusja się toczy, no ja bym bez dwóch nie dał rady, ale przydałyby mi się trzy. Taki 21:9 w pionie bym sobie ustawił, żeby czata tam mieć. Z dużymi literami, bo ja słabo widzę. I know what you mean. I haven't had much time to prepare for either. Przepraszam. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? Well, I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. No właśnie. Niewiele więcej mogę. Trzeba pogadać z jego żoną. Tego też bym chętnie dziabnął. Tak właśnie ze względu na Wenus trochę. W sensie, że żeby jej pomóc. Bo robi z siebie błazna, wydaje wszystkie pieniądze. A co ta biedna kobieta ma do powiedzenia? Najwyraźniej nic w tej sprawie. Mam takie głębokie poczucie niesprawiedliwości w tym wampirze, bo powinienem mieć łatwych przeciwników. A mam coraz trudniejszych, cholera. No może nie zawsze. Steady,
No tutaj już nie są tacy trudni. Jak widać. Ops. Mam dobre bronie. Ta wymiana tej dwuręcznej pałki bardzo przyzwoitym była pomysłem, jak się okazuje. Mam dobry kierunek? Coś tu się wydarzyło nowego. W tym miejscu jest jakaś... O, w domu Lady Ashbury. A nie no, mnie stać na monitor, przestańcie, nie będę przecież ustawiał celu jakiś. Zresztą wiecie, że unikam jak ognia zbyt dużej ilości wyświetlających się rzeczy na ekranie, nie? Nie mam jak go zamontować, musiałbym w ścianie wiercić, a... Lady Ashbury. My lady. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. There are many paintings adorning the walls here. Yes. Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It'll be my gift to you, if I ever have time to finish it. Oh. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward, at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Oh. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of scowl. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Czy w wampirze wampiry się odbijają w lustrze? Tak, odbijają się. Szczerze mówiąc, to by mi przeszkadzało, gdyby się nie odbijały, bo to... W ogóle ten cały pomysł o tym, że wampiry się nie odbijają w lustrze, jest bez sensu. Jakby mają fizyczny kształt, nie? Gdyby się nie odbijały w lustrze, to sugerowałoby, że ich tam nie ma faktycznie, że to jest jakaś taka duchowa, albo że to jest jakaś iluzja, nie? Więc... Crazy, witam bardzo serdecznie wśród subskrybentów. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Priwen. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. Polecasz mi młody wysięgnik zamontowany na biurku? Wiesz co, chcę unikać rzeczy takich na biurku, które utrudniają sprzątanie, wiesz? Wolałbym do ściany zamocować. Jest wszystko do zrobienia, ale... When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. No już do mnie ukochany mówi to. Znaczy do Jonathana, tfu. Zawsze staram się rozgraniczać siebie i bohatera, ale... No trudne jest, nie? Chyba o to chodzi, żeby się wczuwać trochę. Postać. W zasadzie decyzje, które podejmuję, są takie...
To też trochę znowu sięgnę po Wiedźmina, bo tam czytałem dużo ludzi, znaczy dziennikarzy, którzy pisali o pokazie Wiedźmina. Mówili, że zaskakiwało ich to, że V czasami zajmował głos jakby niezależnie od ich wyborów. To mi się też podoba. Ja lubię niezależność bohaterów. Dobra, musimy zrobić coś. Serum. Właśnie. To serum. Oh, come on. ...2-0 Senegal. O Jezus Maria. Naprawdę. Czuję, że dzisiaj ludzie wkurzeni przyjdą po meczu. O Jezu drogi. No. To pewnie dobrze, że tego nie oglądałem, też bym był wkurzony. Znaczy jedna przegrana wcale nie sprawia, że z grupy nie wyjdziemy, ale będzie trudniej, bo Senegal nie należał do najmocniejszych, przeciwników, a tak. Że co, że piłkarze Senegalu szybciej biegają od naszych? To akurat żadna niespodzianka, nie? Zdziwiłbym się, jakby było odwrotnie. Myślałem, że nasi będą lepsi technicznie. Się tam biją, jak się biją, chociaż nie, ten kierunek mnie nie interesuje. O Jezu, nie musicie mi szczegółów tego gola przedstawiać, bo to ja nawet nie oglądam meczu i się denerwuję, więc wiecie. Opowiadałem wiele razy, że ja miałem 9 lat, jak oglądałem pierwsze Mistrzostwa Świata i to były Mistrzostwa w Meksyku. I to niezapomniane były mistrzostwa dla mnie. Hey, Doc. Co, gościu? Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. Of course. The sooner I'm able to leave this damn place, the better. Nie lubię cię, gościu. Już długo o tym myślałem. Wolałbym go zabrać gdzie indziej i zeżreć, no ale robię mu krzywdę. Piłka nożna to nie tylko umiejętności, ale też szczęście. To prawda, to zgadza się. Jak zresztą w każdej dziedzinie, gdzie fizyczne umiejętności mają znaczenie.
killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I'll live the way I wanted. No i proszę. Jemu się należało, to był wredny typek. Przy okazji zabrałem mu siekierkę. ...235 może obrażeń zadawać ostatecznie. Czyli takie... właściwie tyle co ten porządny toporek chyba, nie? W tej ostatecznej wersji. No nie, gorszy jest, więc... zobaczymy jak to wpłynie na dzielnicę. Okej. Więc jak to było, Iris? Gdzie ten list od ojca leżał? It's locked. Tutaj, o. No nie. To coś innego. Cześć, siostrzyczko. Jak tam życie w wielkim mieście? W brą sprawy mają się kiepsko. Wygląda to, że grypa znowu grasuje w okolicy. Pamiętasz pannę Scheller? Starą, zapijaczoną wiedźmę z drugiego piętra? 2 dni temu zmarła, do jej mieszkania już ktoś się wprowadził. Rany. Musiałabyś mi sporo zapłacić, żebym położył się w łóżku, w którym kilka godzin wcześniej ktoś kojfnął na grypę. Wybacz, że nie odpowiedziałem szybciej na twój poprzedni list. Pomiędzy opieką nad małym Paulem, mamą, tatą i pracą w fabryce, rzadko mam czas, żeby skreślić parę słów dla swojej ulubionej siostry. Tak w ogóle, synek przekazuje pozdrowienia dla cioteczki Pipy. A, to ta Pipa. No, aż takie historie to mi się nie chce czytać. Ale czegoś wiem, coś wiem dodatkowego o Pipie. Tak, ground floor to parter. Okej. Good evening, Pogadajmy. Good evening, Dr. Reed. Peppa, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Kurde. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Czyli daj mi lekarstwo. Pipo, droga. Jakbym cię teraz zeżar. 3000 punktów doświadczenia, nie chodzi piechotą. O, ten zjedzony. Ten też zjedzony. Takich małych ludków zjadłem. Nie? Goodbye, Nurse Hawkins. No wiecie, to tak w zasadzie jak się kogoś zje, to wszystko są takie skutki, które się nawarstwiają. Bo jak się zbierze, jak się kogoś zabije,
to potem trzeba leczyć mieszkańców, a za leczenie się też dostaje punkty. No, muzyka jest absolutnie cudowna, się fantastycznie wpisuje w klimat. Na lewo od wejścia, ktoś mówił, za kotarą. Coś nie widzę, nie? Chyba, że gdzieś dalej. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Zobaczmy sobie. Właściwie nie wiem, czemu ta operacja na nim nie została przeprowadzona jeszcze. Wszystkie śledztwa tutaj są... No właśnie. Gdzieś przy schodach. Dobrze, zaraz poszukam tego. Good evening, doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well-deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Tu też trzeba jeszcze parę rozmów przeprowadzić, żeby się czegoś dowiedzieć. No dobrze, zobaczmy jeszcze raz. Jest wejście. Pomieszczenie na lewo może być tutaj. Tutaj ja tu morderstw dokonuję. It's locked, all right. Miałem takie poczucie, że w tej szafce może być to. Ale chyba jestem w błędzie, bo ta szafka jest zamknięta. It's locked. Może powinienem znaleźć klucz gdzieś kiedyś. No to prawie pewny jestem, że to jest ta szafka, pani Iris. Done. Okay. No dobra. Jeszcze zobaczę, czy mogę ulepszyć kołek. No jest to elegancki. Absorpcja krwi. 2,5 potrafi... nie opłaca się. Absorpcja krwi się przydaje wtedy, kiedy nie mamy umiejętności. Które zajmują się wysysaniem. Jeszcze sprawdzę raz to pomieszczenie. Ale najpierw porozmawiajmy sobie. Jeszcze zobaczmy tu.
It's locked, all right. It's locked. Jestem ciekaw. It's locked, all right. Jeszcze myślę nad jednym gościem, żeby go dziabnąć. To jest facet, który nazywa się Rakesh, bo on ma, nie ma tych, jest dużo wart, a nie ma związków żadnych z innymi osobami, więc tak jak zresztą wspomniany Clay, więc nie powinno mieć to takiego dużego wpływu na otoczenie, ale pewnie będzie miało, jak znam życie. Tu otwierane szafeczki już. Trzymaj się, łosiu. Trzeci list. Najdroższe dziecko, to już mój ostatni list do ciebie. Ukryłem go w szpitalu Pembroke. Pamiętasz, jak bardzo byłeś zawiedziony, kiedy odrzucili twoją aplikację? Nigdy wcześniej nie widziałem cię równie przygnębionego. Przez wiele dni nie odzywałeś się słowem. Wówczas po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z mroku, który w sobie nosisz, synu. Na dnie twego serca tkwił czarny okruch, skrzętnie ukryty przed wszystkimi. Twojej siostrze też go czasami dostrzegam. Lękam się o was, bowiem doskonale wiedziałem, czym jest ten posępny nastrój. To mroczna strona Reedów, powód, dla którego muszę odejść teraz, kiedy już wiem, że czeka mnie potępienie. Zachorowałem, synu. Diagnoza jest jednoznaczna i niebawem upomni się o mnie śmierć. Nie chcę, by najbliżsi widzieli mnie w tym stanie. To moja wina i moja decyzja. Przebywasz obecnie daleko, w Paryżu, szukając z doktorem Karelem możliwości ratowania pacjentów za pomocą transfuzji krwi. Już teraz zastanawiasz się, jak ulepszyć metodę, którą pomagasz stworzyć. Jestem z ciebie taki dumny, synu, lecz nie mógłbyś mnie ocalić. Nie stanę się umierającym bankierem O'Brien Reedem, niezdolnym samodzielnie opuścić łóżka otoczonym czuwającymi krewnymi i przyjaciółmi. Nie zniósłbym tego. Nie godzę się z tą myślą, więc odchodzę. Bo jak ty odszedłeś, żeby zgodnie z przeznaczeniem zostać wspaniałym chirurgiem, nie chciałbym, żeby ten chirurg stał obok mnie i patrzył na mnie ze świadomością, że niebawem mnie zabraknie. Nie ustawaj w nauce, synu. Zostań kim powinieneś zostać i zrób to dla siebie, nie dla kochającego cię staruszka. Podjąłem wszelkie działania, żeby chronić ciebie i rodzinę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Pragnę, byście zapamiętali mnie takim, jakim byłem. Odchodzę, bo was kocham. Moje perełki i klejnoty. Robię to, bo noszę w sobie tego mrocznego ducha, którego ukrywałem, póki potrafiłem. Za kilka dni udam się w miejsce, gdzie stałem, gdy wyjeżdżałeś do Francji. Tam zostawię dla ciebie ostatni prezent. Potem zniknę, już nigdy nie wrócę. Żegnaj, Jonathanie. Abyś był tak szczęśliwy jak ja przez te wszystkie lata. Ucałuj ode mnie Mary i Emmeline. Zaopiekuj się nimi. Żegnaj, mój ukochany synku. Na zawsze ci oddany. Nie wątp w to nigdy, ojciec. O'Bray Reed. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon, about to be killed, transformed. Ciekawe, jaki jest ostatni prezent. Myślę, że to może być coś wartościowego. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being... Dostałem powiadomienie z KFC. Kto dziś wygra ważny mecz? Wygląda na to, że nie Polska. Ale jeszcze póki nie ma ostatniego gwizdka. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Potrzebuję to. Hmm.
Chyba nic więcej, co?